Cześć, zapraszam na krótki film, w którym sprawdzę wytrzymałość szkła mineralnego w zegarkach. Szkło mineralne charakteryzuje się tym, że występuje wszędzie tam, gdzie jego kształt jest bardziej niestandardowy. Łatwiej je porysować niż zbić, wszystko dzięki jego sprężystości. Do testów zostanie użyty ostry nóż, kawałek betonu i na koniec narzędzie do zamykania deklów, którym postaram się zgnieść szkiełko. Dla porównania będę używał koperty ze szkłem mineralnym z oryginalnego zegarka marki Fossil i taniej koperty ze szkłem zegarka, którego można kupić np. w sklepie z ciuchami. Przejdźmy do kontaktu z nożem. Mimo że szkło nie jest aż tak bardzo odporne na zarysowania, to musimy naprawdę trochę siły włożyć, by je nożem porysować. Jeśli chodzi o zwykłe szkło w tanim zegarku, to długo z nami nie zostało. Lekkie puknięcie i od razu się zbiło. Kontakt z betonem. Jest to najbardziej realna próba porysowania, ponieważ zdarza się, że zegarek spada nam z nadgarstka podczas zakładania go lub kiedy zerwie nam się pasek. Jak widzimy, całe szkło w rysach. I na koniec próba zbicia szkła. Uciskając końcówką prasy możemy sprawdzić, z jaką siłą trzeba nacisnąć na szkło, by się zbiło. Powiem szczerze, że w końcówce obawiałem się, że to szkło już nie pęknie. Jak widzimy, już prawie prasa osiągnęła swój limit nacisku. To wszystko w dzisiejszym odcinku, pozdrawiam, cześć!